Dobry lot wszystkim. Dzisiaj mamy 29 kwietnia. Akurat jestem u młódków, które w większości przeznaczone są na ostatni transport 10 maja na wspólne gołębniki. Te akurat młode będą jechać, są odsadzone w sumie tak jedne troszkę wcześniej. Niektóre dopiero przed paroma dniami. Wszystkie będą jechać przede wszystkim na Derby Brod. Tutaj mączka. Na Derby Brod, wag węgierski i jeszcze na Arad rumuński. Akurat to jest właśnie taki przedział, gdzie znajdują się te młode, właśnie przygotowane na ten cel, gdzież na pierwszy i drugi transport również dużo naszych gołębi było wysłane na wspólne gołębniki, ale wiadomo, brakło na te do mistrzostw świata na co niektóre, dlatego jeszcze te ptaki będą jechały właśnie w te trzy miejsca. Tutaj jak widać, dopóki gołębie idą na, dopóki nie idą na wspólne gołębniki, to siedzą sobie tutaj na słomie, nic z nimi robione w zasadzie nie jest. Tutaj pojedyncza karma, jeszcze podłoga brudna. Pojedyncze groszki jeszcze się walają gdzie niegdzie. One, można powiedzieć, są tak trzymane na dziko. Nie dostają żadnych dodatków. Po prostu mają się zaaklimatyzować po odejściu od rodziców i to jest w zasadzie wszystko. Tak to u nas wygląda. Też jesteśmy po pierwszym locie konkursowym. Na szczęście no, bardzo dużo ciężkich katastrof, no katastrof może nie, ale bardzo ciężkich lotów na początek można było w Polsce zaobserwować. Tu bardzo dużo oddziałów odwołało loty. Myśmy mieli to szczęście, żeśmy w sobotę przelecieli szczęśliwie, prawie bez strat, także początek sezonu można uznać za udany dla naszego oddziału. Udało się nam szczęśliwie przelecieć, można powiedzieć, tak na styki, ale w każdym bądź razie udało się jakoś wejść w ten sezon. Zobaczymy, co będzie dalej, także tutaj można powiedzieć, że wszystko dobrze się skończyło. Tutaj jeszcze nawet żeśmy się nie zastanawiali, gdzie które gołębie pójdą, gdyż na wag, powiedzmy, finał jest 500 km, na Arad 450, na Derby Brod bodajże do mistrzostw świata jest 360, ale coś z tych gołębi będziemy chcieli po prostu powybierać. Tak to u nas mniej więcej wygląda w hodowli. Później ten, wiadomo, ten gołębik będzie już na gołębie młode z naszej hodowli, które powoli będziemy odsadzać. Już do lotów u nas w oddziale będzie przeznaczony. Na razie, tak jak mówię, jest to jeszcze takie przedszkole dla młódków na wspólne gołębniki. Tutaj właśnie część młodych dzisiaj żeśmy odsadzali. Właśnie te, które już zostaną u nas. Tak to mniej więcej wygląda. Także można powiedzieć, że taki standard jak we wszystkich hodowlach o tej porze. Tutaj z kolei jest kilka starszych niż młodych z wcześniejszego lęku, z dalekiego dystansu, które już powoli właśnie mogą sobie wychodzić na wolierę. Te gołębie są już ciutkę starsze. Tak to u nas akurat pogoda jest cały czas deszczowa, także nawet gołębie dorosłe nie miały oblotu. Już dwa dni siedzą zamknięte, ale na takiej brzydkiej pogodzie nigdy ptaków nie wypuszczamy. Także tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o końcówkę kwietnia w naszej hodowli. Dobry lot.